Hej, hej, dzień dobry moi drodzy Państwo. Jest godzina 19, mamy dzisiaj wtorek. I ja się witam z Wami z mojej łazienki. Powiem Wam, że przez te wakacje mam tak utrudnione nagrywanie, że to jest paranoja. Te dzieciaki moje, to co się dzieje w pracy, w ogóle w życiu, no nie ułatwiają kompletnie. My właśnie niedawno wróciliśmy ze Szczecina. Ja prosto z pracy przyjechałam po dzieciaki, coś tam zjadłam. I pojechaliśmy do ortodonty. Mam teraz takie gumeczki. Jest głośno, bo jest okno otwarte, także dlatego słychać, jakbym była na drodze, ale nie, nie, jestem w łazience. Mam gumeczki turkusowe. Takie o, proszę. Tak to wygląda. Bardzo ładne, swoją drogą. Moja córka sobie wzięła czarne, syn jeszcze aparatu nie ma. Ma jeszcze jednego zęba do usunięcia mlecznego. I mamy się stawić jakoś pod koniec sierpnia. Będę dzwoniła 1 sierpnia, się umawiała, bo pani doktor idzie na urlop, a wszystkie godziny popołudniowe były już zajęte, a ja to tak mogę jechać tylko, wiecie, od 17 wzwyż. No rano, no niestety nie da rady, no bo ja jestem w pracy, no wiadomo. No to co? Wróciliśmy. W ogóle tak, mój Marek, jak już powiedziałam, ma jednego zęba następnego do usunięcia. Dwa już mu usunęłam, teraz będzie trzeci. I pani doktor się zastanawia, co będzie lepsze. On jest jeszcze za młody na taki typowo stały aparat, bo jeszcze ma dużo mleczaków. I tak myślała, albo nad takim wkładanym, wiecie, wyjmowanym, albo nad takim 2x2, to się chyba nazywa, że tylko będą zamki na zębach stałych. I powiem szczerze, że tak się zastanawiam, czy właśnie takiego stałego aparatu, czy pół na pół, że aparat stały na zębach stałych, żeby mu założyć, bo wiem, że z moim synem będzie problem. On już kiedyś ten aparat nosił, miał taki, tylko on był dużo młodszy, też miał wkładany i nie szło nad tym zapanować. No niestety. Dobra, słuchajcie, zmyję sobie oczy. Cały czas już końcóweczka, dosłownie tyle mi tutaj zostało, tego mija. Na razie od jakiegoś czasu zmywam nim tylko oczy. Dlatego, że ostatnio mi się tutaj poprawiło. Nie wiem, czy widać. Oczywiście no blizny są, ale nie mam tych nowych wykwitów. Więc boję się je zaogniać. A ten olejek naprawdę świetnie rozpuszcza. Zwłaszcza tą maskarę, co Wam ostatnio pokazywałam, tą Highlight. Sky High. Co ja gadam, Boże. Tą z Maybelline, którą ostatnio Wam pokazywałam. Ona jest świetna, ale ciężko schodzi z rzęs. Także może dlatego, że ona bardzo ładnie nabudowuje i faktycznie super jest, nie kruszy się. No mi się podoba ta maskara, ale potem mówię, ciężko jej się jest jej pozbyć. Dlatego sobie tym olejkiem wstępnie myję tutaj, rozpuszczam tą maskarę. A potem idę i do siebie tam do toaletki i działam dalej. I tak myślę, że przy okazji Wam pokażę, co ja stosuję wieczorem, moją taką, Boże, wieczorną rutynę Wam zaprezentuję. Sorry, że tak, o Jezu, nic nie widzę, dobra. Moją wieczorną rutynę, co stosuję na noc, jak to wygląda. Oczywiście znowu im mniej, tym lepiej. Na dzień ostatnio chciałam powiedzieć, że nie używam podkładu, tylko jadę na tym kremie z Clinique. Jako że nie ma na razie takiego słońca, nie wiem, coś to się stało, pogoda nam się skiepściła, no to nie muszę używać kremu z filtrem i mówię, jadę na tym Clinique i on naprawdę pięknie mi tą skórę nawilża i ładnie ta skóra wygląda bez podkładu, także... A jedyne co, to troszeczkę sobie różu na policzki kładę, no i oczywiście rzęsy maluję, no bo to jest podstawa. No, bynajmniej u mnie. Tak to wygląda. Dobra, czekajcie, ja sobie to zmyję i zabieram Was do pokoju. No dobra, wychodzę z łazienki i powiem Wam szczerze, że aż wstyd mi Was tutaj po tym moim mieszkaniu nosić, ale mam temu taki sajgon, nie mam kiedy ogarnąć, po prostu nie mam. Także znowu wyro rozwalone, no bo już po 19, no to wiecie. Jak Was tutaj ogarnąć, ustawić, żebyście nie widzieli tego barłogu, czy jak to tam się zwie. Bo już mi tam ktoś też kiedyś napisał, ale barłog. No tak, no. Co mam powiedzieć, no. Dobra, czekajcie, już Was ustawię. Nie no, powiem Wam szczerze, że porażka. Porażka. To okno za mną, roleta się zepsuła, nie mogę jej podnieść. Światło jest byle jakie, ale trudno, jakoś musimy to przeżyć.
To tak, ja już siedzę w piżamie wykąpana. Jutro plan jest taki, że mamy środę i ja mam dzień wolnego, jeden dzień, bo muszę pozałatwiać parę spraw. Przede wszystkim muszę zaprowadzić samochód do elektryka na Szczecińską do nas. Używam Sephory, słuchajcie, to jest płyn ten dwufazowy do demakijażu i zmywam sobie nią oczy i całą buzię. Nią, znaczy tym płynem w sensie. Dobra, pierw zacznę już od oczu. Także zabieram Was jutro ze sobą. Zaprowadzamy samochód do elektryka na jeden dzień. Ma tam coś porobić z wiatrakiem od klimatyzacji. Przy okazji zapytam go, żeby zobaczył, co tam się dzieje z radiem, że po prostu nie działa, co tam się może dziać. Mam nadzieję, że tego samego dnia już ten samochód sobie odbiorę. Kocie, proszę mi teraz nie przeszkadzać. Siedzisz w pokoju. Nie drapiemy. No, oczywiście drzwi zamknięte i koty się kręcą w tą i z powrotem. Nawet nie ma mowy, teraz jestem zajęta. W końcu znalazłam dla Was chwilę. Chciałam Was ze sobą zabrać do tego Szczecina, no ale mówię, no po prostu nie, totalnie mi nie było na rękę to dzisiaj. Także, no przepraszam Was bardzo, widzimy się teraz. No, czyli tak, jutro mamy plan na samochód do elektryka. Potem jadę, muszę zajechać rowerem, bo pakuję rower do bagażnika. I ze Szczecińskiej zrobię sobie rundkę po mieście na rowerze. Mogłabym autobusami, bo akurat tam, tutaj od nas autobusy tam dojeżdżają, ale stwierdziłam, że będę niezależna. No i trochę, wiecie, jednak ruchu mi nie zaszkodzi. Potem muszę podjechać do Urzędu Komunikacji, odebrać już, Boże, no, dowód rejestracyjny, bo mam tymczasowy. I jeszcze muszę podjechać do Rossmana, bo skończył mi się suchy szampon i skończyły mi się moje pomadki ochronne, słuchajcie. Ja używam tej takiej z Lipi, bardzo fajna do kupienia w Rossmanie. I o, już końcóweczka, to jest moje drugie opakowanie. Od razu sobie maznę, to jest moje drugie opakowanie i zastanawiam się, czy znowu nie wezmę tego Lipi, bo bardzo fajnie mi się sprawdza, pięknie nawilża. Ja przede wszystkim stosuję na noc i w ciągu dnia, jak nigdzie nie wychodzę, więc wiecie, ja mam usta duże, one mi pierzchną, więc sobie w ten sposób je nawilżam. Dobra, jak nie skończyłam tych oczu moich nieszczęsnych, więc wiecie co, ja to tak nie potrafię skupić się na jednym, mówić o drugim. No niestety nie mam tej podzielności uwagi, niestety. Jakbym miała, to pewnie bym została prawnikiem, a tak niestety jestem tylko zwykłym zootechnikiem. No ale co? Ale i tak sobie radzę. Powiem Wam tak, cieszę się na ten dzisiejszy dzień, cieszę się na ten rower, na tego Rossmana i jeszcze muszę podjechać w jedno miejsce. Konkretnie muszę podjechać do nadzoru budowlanego, dlatego że mam problem w tym mieszkaniu i chcę ten problem jak najszybciej rozwiązać, dlatego że zdecydowałam razem z mężem, że nie będziemy tego mieszkania sprzedawać, dlatego że mamy dwoje dzieci. Jeżeli coś jest nasze, to chciałabym to mieszkanie po prostu przepisać, oddać mojej córce, tak. Ale żeby to zrobić, to muszę załatwić jedną rzecz, o której na razie nie będę mówić. Słuchajcie, teraz muszę trochę zmyć ten płyn dwufazowy z Sephora, dlatego że on jest tłusty. Ja ostatnio moja skóra tak niekoniecznie z tymi tłuszczami się lubi, dlatego użyję sobie tego garniera. Boże, jak on mi się spienił. Tego 3 w 1 płyn micelarny, bardzo fajny, spoko. Ja go nim sobie myję twarz rano po przebudzeniu i wieczorem właśnie zmywam sobie ten nadmiar oleju, nie? Z twarzy. No, tak jak powiedziałam, no ta maskara ciężko się zmywa, dlatego o, płacik prawie czysty, spoko. Dobra, przetarłam. To teraz, proszę Państwa, następny krok, który wpoiła mi moja Katarzyna, to jest to uzdrowisko. To jest tonik bezwacikowy, nawilżający tonik esencja z uzdrowiska, wydajność jak 500 ml. Bezwacikowy, fitoaktywny. Powiem Wam, że bardzo fajny. Nawet fajnie pachnie. Niesamowicie wydajny. Słuchajcie, ja tu już mam tyle miesięcy. Fakt faktem, że nie stosuję tego regularnie, tylko wtedy, kiedy faktycznie czuję, że moja twarz tego potrzebuje, moja skóra na twarzy. Przeważnie jest to wieczór, ale zdarza się też i w ciągu dnia. Także to mówię, to zależy po prostu. Nie, jak czuję, że mam taki przesusz, że ta skóra jest ściągnięta, to sobie taką esencję tonik. O,
nakładam również tutaj na dekolt, tak mi Katarzyna mówiła, więc tak robię. O, i jak to mi się skończy, bo już no dużo tego nie zostało, aczkolwiek jeszcze go mam, kupiłam sobie ostatnio ten z Bielendy. Tonik łagodzący, nawilżający z aloesem i kurkumą. I to jest napisane, że to się stosuje na wacik, ale... No ale, ale jak nie będę stosować tego na wacik, tylko tak wiecie, na rękę, jak to uzdrowisko i będę sobie wcierać, to co, zostanie się coś? No spróbuję w każdym razie, nie? Bo wiecie, ja z tymi tonikami, to jest mój pierwszy tonik w życiu, słuchajcie, pierwszy. No i na razie odpukać fajnie. Teraz tak, to praktycznie mi się już wpłynęło, bo to jest taka esencja, wiecie, to nakładacie i... Szkoda, że nie mam wachlarza, żeby się teraz powachlować, ale no to nic. Boże, powiem, jak mi brakowało jakoś tak odezwania się do Was, takie pogawędki, nie wiem ostatnio, co to się ze mną dzieje, jestem jakaś taka... Sama siebie od jakiegoś czasu nie poznaję. Słuchajcie, teraz nałożę sobie serum. Estée Lauder Advanced Night Repair, coś takiego. To jest edycja limitowana, ja go kupiłam jakoś w kwietniu i długo, długo go nie używałam, położyłam go, schowałam do szafy, do szuflady, dlatego, że miałam ten z witaminą C od Eveline i pierw musiałam ten z witaminą C serum shot wykorzystać. Jedną taką pipetkę sobie nakładam na twarz, sobie wcieram, o, i powiem tak, jeżeli chodzi o zapach, szału nie ma, dupy nie urywa. On taki lekko chemiczny, no taki, no dziwny, dziwny taki zapach. Nie wiem nawet do czego to porównać, szczerze mówiąc, bardzo specyficzny, ale on się za chwilę ulatnia i nie ma tragedii. Także muszę powiedzieć, że fajny jest. Czy ma działania przeciwzmarszczkowe? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie zaobserwowałam, aczkolwiek, a już go trochę stosuję. Ale mimo wszystko bardzo fajnie mi się z niego korzysta, ale też wiem, moje drogie panie, że po raz drugi po niego nie sięgnę, dlatego że cena jest zaporowa. 700 zł ja zapłaciłam, to jest 50 ml, tak mi się wydaje, 700 zł. Za 700 zł to ja mam tyle produktów z Rossmana i nie wydaje mi się, żeby moja skóra, słuchajcie, była tak w strasznym stanie, żebym musiała takie ciężkie pieniądze na kosmetyki wydawać. Wydaje mi się, że nie, że nasze rossmanowe, rossmanowskie, czy na przykład schebę jakieś kosmetyki, serum, na pewno też dają radę. Ja mam ostatnio, Katarzyna mi zamówiła, moja robiła zamówienie chyba właśnie schebę i zamówiła mi takie serum z Revuel. Słuchajcie, to jest... Boże, sorry... To jakiś taki serum o działaniu podobnym do botoksu. Zmniejsza głębokość zmarszczek na twarzy, spowodowany skurczem mięśni, zwłaszcza na czole i wokół oczu. No, słuchajcie, nie było drogie. Przetestujemy, zobaczymy, tak? No co mi tam... To w ogóle miało być serum na dzień. Ale, no mówię, ostatnio moja skóra niekoniecznie lubi, jak ja dużo produktów na nią nakładam. Dlatego... Na dzień po prostu tylko krem i wszystko na ten temat, ewentualnie rano to, uzdrowisko. No dobra, to jak serum mi się wchłonęło, to teraz lecę z kremem na dzień przeciwzmarszczkowym Tokio Lift od Ireny Eris. Bardzo fajny krem, powiem Wam, że świetna konsystencja, gęsta, on jest niesamowicie wydajny. Ja ogólnie bardzo lubię kremy od Ireny Eris. Już jest na kanale filmik, gdzie denkuję, moje pierwsze denko i tam również były dwa kremy od dr Ireny Eris. I bardzo fajny, ja myślę, że wrócę do Tokioli, chyba że skuszę się na coś innego. On kosztował... O Jezu, nie pamiętam, bo słuchajcie, ja go też jakoś w kwietniu zamawiałam, jeszcze jak miałam... Tak, jego w Sephorze w kwietniu jakoś zamawiałam. Także no nie pamiętam. Niestety nie mam już tego filmiku, no bo to już usunęłam. No ale dobra. Jak ktoś będzie zainteresowany, to se znajdzie. Co mam powiedzieć. Ale bardzo Wam polecam te kremy. Ale chyba 120 zł? Czy 200? Jezu, nie powiem Wam. Nie powiem, nie będę kłamać, bo po prostu nie sprawdziłam. Nagrywam telefonem, jakbym telefony nagrywała, to bym sprawdziła. Także ten kremik na nos sobie też, o, wcieram tu, tu, tu i odkładam na noc. Jeżeli chodzi o krem pod oczy, to mam ten, to mam taki kremik z Mia.
My Skin Pro i to jest krem, maska intensywnie odżywiająca skórę wokół oczu. Słuchajcie, i to jest bardzo fajny produkt. Jestem zdziwiona, bo naprawdę ja miałam taką miniaturkę kremu pod oczy tego Shiseido, Benefiance bodajże. I ten krem Shiseido, on chyba jak 500 zł jak nie lepiej kosztuje pod oczy. Krem pod oczy, 500 zł jak nie lepiej. I ja mam wrażenie, bo ta próbeczka mi starczyła na parę użyć, ja mam wrażenie, że ten kremik z Mia, właśnie ten krem maska pod oczy, ma bardzo podobne działanie. Bynajmniej rano jak się budzę, to jest takie same uczucie, mam tutaj po prostu tą skórę tak odżywioną, tak nawilżoną, że to jest wow. I to samo miałam po tamtym kremie, nie? I tak jestem w szoku, a ten nie pamiętam ile kosztował. Jest u mnie na filmiku, słuchajcie, haul z Rossmana, także tam sobie zobaczycie, gdzie popłynęłam faktycznie w tym Rossmanie. Dlatego jutro jak jadę, to tylko po Batiste i po te szminki i po nic więcej, bo wszystko co potrzebuję mam, a szminki, no tą pomadkę balsam do ust. Także to jak będziecie miały gdzieś, spróbujcie, bo jest bardzo, bardzo fajne. Dobra, na bliznę moją, dlatego tutaj to jest bliznowiec. Bliznowiec, tak się nazywa. Cały czas używam tego kremu. On jest bardzo wydajny, to jest właściwie maść. Bardzo wydajny, to jest ta Lanbena. Przez internet zamówiłam, poczytałam. I powiem Wam, że faktycznie jak mi się to pojawiło jakoś... Kiedy mi się to pojawiło? W grudniu? Ja w lutym... Nie trap. Ja w lutym to zamówiłam, to od lutego to stosuję. Faktycznie to jest mniejsze, mniej się rzuca w oczy, aczkolwiek dalej jest. I nie wiem, będę musiała może do kosmetyczki pójść, ale po wakacjach dopiero i zapytać się, co ja mam z tym fantem zrobić i może skuszę się na kwasy. Ale zobaczymy, na razie to wykorzystuję, tu sobie masuję codziennie rano i wieczorem i faktycznie to jest mniejsze. Ale zobaczcie, takie gówno się przyczepi i... Ja już wiesz, mam nawet taki nawyk. Ostatnio jak nagrywałam Wam ze Szczecina, jak byłam w szpitalu na Golęcinie, też gadam do kamery i paluchem sobie tutaj, wiecie, masuję już taki nawyk, nie? Potem mam już takie czerwone. No ale tak mi Pani doktor, tak mi Pani doktor po prostu mówiła, żeby robić, no i tak robię. No ale chciałabym się tego gówna pozbyć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ciało, o pielęgnację ciała, to mam taki olejek od Eveline i powiem Wam, bardzo fajny olejek. On ma 150 ml pojemności, 20 parę chyba złotych kosztuje. On jest leciutki, znaczy tak, natłuszcza. Nie mogę powiedzieć, bo natłuszcza. Wiecie co, wypuszczę tego kota, bo ja się nie skupię. Dobra, jestem. Bardzo fajny olejek, ma bardzo fajną konsystencję, no taka oleista, ale szybko się wchłania. Chociaż powiem Wam szczerze, że dzisiaj jak wróciłam... Chociaż, no teraz, ja się w pracy kopię, biorę prysznicę po obchodzie i no w pracy po prysznicu już nie używam żadnego olejku, ani balsamu, więc taki przesusz miałam na rękach. Zauważyłam, że ta skóra mi się tak uszczy nieciekawie, ale ogólnie po kąpieli, jak ja używam tego olejku, to jest naprawdę świetny, pięknie w ogóle pachnie takimi cytrusami. On... Pachnie cytrusami, ale nie jest taki namolny, taki natrętny, że Was męczy ten zapach. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Pięknie, szybko się wchłania, więc bardzo, bardzo Wam polecam. Bo jest super. Wiecie co? Ja miałam dzisiaj połączyć te dwa vlogi, znaczy te dwa vlogi, te dwa dni w jednego vloga, ale ja widzę, że się tak rozgadałam o pielęgnacji wieczornej, i on to, że mi to chyba wyjdzie jeden. I... No i co? No i chyba tak zrobię. Dzisiaj jeden, a potem jutro będę kręcić drugi. No ale nie wiem, dobra, zobaczymy. Tak czy siak mówię, ja go sobie... Dużo tego olejku już mi nie zostało, raptem tyle. Ale muszę pochwalić, że naprawdę fajny. Jeżeli chodzi, bo tu też jest napisane, że on działa na biust. Co tutaj jest? Do biustu i do ciała, że niby tam ujędrnia. Powiem szczerze, z tym ujędrnieniem to... Ja chcę mieć ładne, ujędrnione ciało, to proszę Państwa, na siłownię marsz. Dieta cud i będzie dobrze. I będzie ładne ciało, nawilżone i jędrne. No, ja jestem w tym roku leser, przyznaję się bez bicia i absolutnie nie ćwiczę. Mój staram się tam trochę od czasu do czasu sobie na rowerku pojeździć, ale tak ogólnie rzecz biorąc to ani bieganie, ani... No to teraz znajomi mnie ciągnęli na... Co to było jakiś...
Był jakiś tam bieg niedaleko u nas tutaj organizowany, całkiem fajny, ale no niestety, no i znowu kontrapię. Przestań! I po co wylazłeś? Po co wylazłeś, żeby znowu wejść i mi tutaj zamieszanie robić? Jestem znowu. No, także tak to wygląda. Słuchajcie, godzina 19, jest po 19 i mój ukochany butik ma dzisiaj transmisję. Ale coś Wam pokażę i jestem tak zła z tego powodu, że normalnie nie wiem, co mam z tym fantem zrobić, ale czekajcie. Dobra, jestem znowu. Słuchajcie, kupiłam nową spódnicę jakiś czas temu. Tak ją lubię, beżowa. Kocie, tak ją lubię. Uciekaj mi się od tych drzwi. Tak ją lubię, beżowa, piękna, obcisła. Pierwsze pranie i to było pranie absolutnie bez suszenia, opcja eko, gdzie zawsze na tym piorę, patrzcie, co tu się porobiło, tu, to jest wszystko to jest zmechacone, to jest normalnie zmechacone, to... I wiecie co? Ja jestem w szoku. Ja nie pamiętam, chyba 6 dyszek zawinęłam. Tak ją lubię, no przepiękna. Tu te złote łańcuszki, pięknie opinająca, a jednocześnie bardzo komfortowa. I no szlak mnie trafi. No szlak mnie trafi. 6 czy 7 dyszek, już nie pamiętam. Tak fajna kiecka i co? Do wywalenia, no na szmatę. No do niczego więcej. No przecież to zmechacenie, ja się tego nie pozbędę w żaden sposób w życiu. Chyba, że może golarką. Jakbym wzięła golarkę i przejechała. No ale to... To przecież to można kurwicy dostać. Tyle Wam powiem. Dobrze, proszę Państwa. Tak wyglądała moja wieczorna pielęgnacja, moja wieczorna rutyna. Myślę, że nic więcej Wam już nie pokażę dzisiaj. Idę, włączam sobie tą transmisję, zobaczę, co ciekawego dziewczyny mają dzisiaj. Jakiś świeżutki towar, ale i tak nic nie kupię, bo właśnie dzisiaj 500 zł zostawiłam, tylko 500 zł u ortodonty i muszę szykować albo 1000, albo 1500 zł na aparat dla mojego syna. Zwykły taki wkładany, znaczy zdejmowany, wiecie, kosztuje około 1000, a taki już powiedzmy na pół stały 1500. I powiem Wam szczerze, że ja chyba jednak pójdę ten za 1500 wezmę, bo ja wiem, jak to z moim synem będzie. Od razu Wam mówię, ja wiem, jak to z moim synem będzie. Moja córka prawdopodobnie już niedługo będzie ściągać. Mówiła pani doktor, że no do końca roku to już będzie po sprawie. No a u mnie to jeszcze, zobaczcie. Ja tutaj, o. Widzicie, tutaj miałam zęba usuwanego czwórkę. Jezu, jeżeli komuś to brzydzi, to przepraszam. Miałam czwórkę usuwaną i to już parę miesięcy temu, chyba też w kwietniu swoją drogą. I no tak się tu buja z tym. I teraz zastanawia się jeszcze tutaj nad tą czwórką. I tak, co jestem na wizycie, no to przeciąga. No bo wiecie, szkoda jej usuwać zdrowego zęba stałego, nie? A ja i tak trochę tych zębów poświęciłam. Bo wszystkie czwórki wek, no i wszystkie czwórki, wszystkie ósemki wek. I teraz czwórka tutaj, nie? Także, no ale zobaczymy. Na razie tu pięknie idzie ta strona. Naprawdę ładnie. No z tą jest gorzej. No takie porządne dostałam te druty, więc mówiła, że przez parę dni będzie mnie bolało. Wiecie, przeżyję już. Mówi się trudno, nie? No ale tak się śmieję, że jedno moje dziecko skończy, drugie zacznie i tak będziemy, nie wiem, jedno dziecko skończy, drugie skończy, a ja jeszcze będę w trakcie leczenia, nie? Ale powiem Wam, że i tak te zęby, ten uśmiech jest, to jest nie do porównania do tego, co było. I oczywiście zrobię filmik na ten temat. Tylko muszę znowu zdjęcia odgrzebać i tak dalej, bo filmik był, ale już go nie ma, więc wiecie. Dobrze, no wykończymy ten kąt. Słuchajcie, kończę na dzisiaj tą gadkę. Tak wyglądała moja wieczorna rutyna. Plus pogadanka, co tam u mnie słychać. I co, i do zobaczenia jutro. Ale u Was to już pewnie będzie następny vlog, no bo... No, a jutro pewnie będzie ciekawie, nie ma co. Tylko żeby deszcz nie padał, bo jak tym rowerem będę jeździć, to mi z powrotem, a to jednak kawałek jest. To może być ciekawie. Ale nic, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu, w następnym odcinku. Pa, pa.